Siemano, witajcie. W dzisiejszym odcineczku dokonam kilku napraw w tym samochodziku, ale najpierw... Zobaczcie, troszeczkę klamotów tutaj jest. Są to wahacze górne, tak można je nazwać górnymi. Można też powiedzieć, że są to wahacze przednie, przedniego zawieszenia. Tam mam pozrywane te tulejki. Tutaj luznałem, że wymienię po prostu te elementy w całości. Tutaj mam łączniki stabilizatora. I to, żeby było śmiesznie, to nie są łączniki od tego samochodu, ale są bardzo podobne i zrobimy, żeby pasowały. Tutaj są takie śmieszne sworznie w zwrotnicy. Ten sworzeń akurat łączy zwrotnicę z wahaczem tylnym, dolnym też można go tak nazwać. To jest drugi sworzeń w pudełku, szczęki hamulca postojowego, jakieś tam klocki, filtr powietrza, dziurawe tarcze. Nie wiem, oni chyba jak robili odlew tutaj tych tarcz, to po prostu drożdży za dużo dali i dziury się zrobiły. Tarcze oczywiście przód oraz tył. Dlaczego takie? To nie jest jakiś tuning, nie jest cokolwiek. To jest po prostu taka faktura tarczy jest wybrana, żeby po prostu ładnie wyglądało. Nic więcej. Nie celuję tu w jakieś rajdowe osiągi. Te hamulce niestety, mimo że jakoś tam ta tarcza wygląda, nie hamują w ogóle. Także będę musiał zrobić z tym porządek. Zacisków dzisiaj nie będę malował, bo już pewnie na to nie starczy mi czasu i tak z tym będę miał cały dzień roboty. I teraz tak, dystanse. Od razu zaznaczam, nie wiem czy to wspominałem, że ja nie planuję jakichkolwiek tuningów tego samochodu. On ma być całkowicie seryjny. Właśnie jedyna z takich kosmetycznych poprawek to będą dystanse i 30 mm na tył oraz na przód będzie 15 mm. W tym celu tutaj mam szpilki dłuższe do piast przednich. Dlaczego na tył takie, a na przód takie? Dlatego, że już to mierzyłem i po prostu tutaj mam mniej miejsca, a tam z tyłu mam więcej, więc zrobię tak, żeby ten samochód wyglądał, bo teraz te koła tak schowane niestety, aż wstyd jeździć. Ten wzór felgi, jest to oryginalna felga Charger Daytona i taka felga zostanie, więc tutaj też nie będę nic modyfikował. Zamontuję tylko seryjne opony, seryjny rozmiar opon, ponieważ tu jest zamontowane 235-50-18, a ma być 235-55-18. Poza tym te opony to są śmietniki, tak samo z przodu i z tyłu trzeba je wywalać. Dobra, dzisiaj mam sporo pracy, także bez zbędnego owijania w bawełnę. Teraz szybkie spojrzenie na to, jak to wszystko wygląda. Patrzcie, tutaj wahacz górny, akurat tutaj żadnych luzów nie znalazłem na nim. Te tuleje wyglądają, można powiedzieć, jak nówki. Sworzeń też nie ma luzu, ale patrzcie tutaj, ten przedni wahacz. O, jak na złość też nie zobaczycie tutaj tego. Tutaj w środku widać, że ta guma tam jest sparciała, tak samo tutaj. Tutaj bardzo ładnie to widać, że jest tuleja pęknięta. Poza tym patrzcie tutaj, to są właśnie te sworznie. Tu już nie ma gumek, smarys wywalony na zewnątrz, także robię z tym porządek. Poza tym patrzcie, tarczę hamulcową, jej tutaj nie ma. Kolejna sprawa, te osłony. Będę musiał z nimi zrobić porządek. To się telepie wszystko. No i wiadomo, tarcza, klocek idzie out. Tutaj te łączniki pójdą też do wymiany. Tuleje akurat są pancerne, nic tutaj nie widać, że coś się z nimi działo.
Pozdrawiam chłopaków z Łomży, bo przykleili mi se dobrze, nic nie cieknie. Dostałem info w ogóle w komentarzach, że od chłopaka, którego kolega robił, który wymieniał tutaj te mise, że panewki też zostały zmienione. Także kamień z serca mi spadł. Dobra, zobaczymy jeszcze tył. Zobaczcie, tak wygląda tył. Tarcza też jest śmietnik. Patrzcie, jak skorodowana śruba. Jak skorodowała. Masakra. Tak wygląda tarcza. Zaraz to wszystko pozdejmuję. Zawieszenie, tak jak widać, wygląda spoko. Korozji tutaj nigdzie nie ma. Wygląda to ładnie. Zacisk hamulcowy. Klocków, jak widać, jeszcze jest dużo, ale ta rdza, korozja, jak już jest na tarczy, to ona nigdy nie wróci do normalności. To już nie będzie nigdy dobry hamulec. No i tak samo druga strona. Skorodowana tarcza, patrzcie. SLS-y. Oby szybko nie padły. I tutaj kolejny zacisk. Zaciski są aluminiowe, kompozytowe. W środku są kompozytowe tłoczki. Zaraz jak to rozbiorę, może Wam pokażę. Trzeba uważać z takimi tłoczkami, żeby ich nie pęknąć. Proszę bardzo. Zawieszenie jest rozwalone. Dosłownie rozwaliłem to wszystko już. Rozkręciłem, rozebrałem. Patrzcie, te elementy są w pożądalu. Tutaj ciasno, ładnie chodzi ten wachlarz, jest ok. Patrzcie, tutaj drążek. Tutaj ktoś końcówkę zmienił w tym drążku. Drążek jest w pożądalu. Tutaj już został tylko wachlarz. Tutaj na tych dwóch tulejach, ale to jest ok. Wszystko. Także zmieniamy elementy, te, które tego wymagają. Tutaj też, patrzcie, tłoczki też są kompozytowe. Jest to tworzywo sztuczne, to aluminium i ten zacisk, a nic nie waży, tak śmiesznie to jest zrobione. Co mamy tutaj? Zdemontowałem piastę. Będę w tej pieście wymieniał szpilki. Mam nadzieję, że są dobre. Dobierałem średnicę co kolika, tak żeby to pasowało. Więc będę musiał wyrzucić te, wstawić te nieco dłuższe. To skromne 15 mm dłuższe tylko są, także nie ma tu nic szalonego w tym. Ta śruba, patrzcie, jeszcze jakimi wołami napisane. Do not reuse, czyli nie można użyć, patrzcie, taka pancerna nakrętka i nie można użyć podwójnie. No ja nie mam wyjścia, muszę użyć jej podwójnie, bo nie mam takiej nakrętki nowej, ale no nie wiem, dodatkowo może klej do flintów trochę dam, żeby to zabezpieczyć przed rozkręceniem się. Piasta ogólnie wygląda bardzo ładnie. Łożysko jeszcze ma smar, który tam się fajnie ciągnie. Także nie jest wyschnięty. Będę miał okazję, jak wybiję szpilkę, będę miał okazję bardzo ładnie ją sobie wyczyścić. Teraz tak, jarzmo hamulca. Kurczę, wszystko tutaj. To jakaś śmieszna gumka tu. Jest taka gumka z metalem wciskana i tu naprawdę na szczelnie jest to zamknięte. Nie wiem, czy to w ogóle robić. Nie, no otworzę tam, dam trochę świeżego smaru.
To wszystko oczyszczę. Nie wiem, dzisiaj chyba już się nie wyrobię z malowaniem tych hamulców, bo to sporo roboty mnie dzisiaj czeka. I tak, osłona. Osłona termiczna tarczy. Patrzcie, takie coś się dzieje, bo to jest przykręcone śrubkami takimi. Dosłownie takimi śrubkami. Szósteczkami. Powierzchnia styku jest mała, to po prostu pracuje i pęka. Naprawdę nie ma tu wielkiej filozofii w naprawie tego. Dam po prostu dwie duże podkładki. Ścisnę tymi podkładkami, to będzie działało drugie tyle, co już do tej pory działało. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o te klamoty. Tutaj łącznik stabilizatora. Oczywiście był rozbity. Tutaj musiałem niestety posłużyć się kątówką. Delikatnie musiałem naciąć, ale tak poza tym śruby szły praktycznie palcami. Wahacz przedni, o którym wspominałem. Tuleja. No, tuleja to jest jedna sprawa. Druga sprawa, że stworzeń też jest rozbity. Zobaczymy, jaka to jest firma. Oj, nie widzę tu żadnych oznaczeń. Jakaś łezka, rybka. O, patrzcie, kiedyś była smarowniczka, a już nie ma. Chciałem powiedzieć odpowietrznik. R, czyli prawe. Nie widać, jaka to firma. Może to już jakiś no-name założony. I teraz patrzcie na tarczę. Czarna, korozja. To już się nigdy nie rozchodzi. Można by ją przetoczyć, tak? Można by. Ale spójrzcie na to. Rdza. Tutaj, no może nie ma dużo rdzy, ale przetaczać to, bawić się tak naprawdę, bez sensu. Patrzcie, tu jest czarna. To jest po prostu rdza rozciągnięta. Ona już nigdy nie wróciłaby do normy. A znowu bawić się w toczeniu, bez sensu. Klocki, patrzcie, wyglądają klocki. Szklą się. Jest dosłownie szkło na tym klocku. Błyszczy się, patrzcie, jak odbija światło. Śmietnik. Śmietnik. Nie ma sensu tutaj bawić się w jakieś reanimacje starych takich części eksploatacyjnych. No pójdą nowe. A i patrzcie, o co chodziło z tym łącznikiem. Gdzieś tak zżartowałem trochę. Trzeba będzie drobny tuning zrobić. Naprawdę drobny. Tutaj zrobimy tak ciach. Przekręcimy. I zespawamy. Nie róbcie tego w domu. Nie, nie, nie. Te łączniki to są maile, które kupiłem do R-klasy kiedyś tam. I leżały. Jesus, już 2 lata może leżą te łączniki. I teraz tak. Demontaż całego zawieszenia w Dodge'u zajął mi, z jednej strony oczywiście, jedno koło, zajął mi tak poniżej godziny, jakieś 45 minut. Ale pół godziny zajęło mi samo wyjęcie sworzenia tego w zwrotnicy, który jest zamontowany. Sworzeń siedzi tutaj właśnie. W tym miejscu bardzo ciasno jest wpasowany. Także teraz jestem na etapie właśnie wstawiania. Mimo, że nie miał jakiegoś luzu dużego, ale gumka, patrzcie, jest rozwalona, więc to była kwestia czasu, że musiałbym wracać do tego tematu. Chcę to zrobić raz, zapomnieć. I nie powtarzać tego. Patrzcie, tu nie ma smarowniczki, a tutaj była smarowniczka. No ciekawe, jak to wpłynie na żywotność. Ja tutaj jeszcze napcham trochę smaru, żeby tam miał zapas na jakiś czas. I tyle. I tak to zostanie.
cyk, robię drugą stronę. I co wam tu chcę ciekawego pokazać? Patrzcie, z tej strony ta blacha w ogóle się już nie trzymała i było takie dzyń, 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 dzyń. Ale zrobimy z tym porządeczek. Co tu jeszcze ciekawego pokazać? Tutaj końcóweczka nie była zmieniana. Ciekawe w jakim będzie stanie. Zacisk hamulcowy. To jest fajne, tylko nie wiem czy wy to zobaczycie. Te zaciski generalnie, o co chodzi? One są aluminiowe. Żeby je pomalować, ja muszę je wypiaskować i dać do malowania proszkowego. Co po prostu trwa kilka dni, bo terminy w tych malarniach zawsze są długie. Szczególnie jak chce się coś zrobić w fajnym kolorku, no to nie ma tak, żeby od ręki to zrobili. Więc no, na razie nie mam czasu, nie ma szans. Musiałbym go sobie gdzieś postawić z boku, zdemontować te zaciski i musiałby postać bez zacisków parę dni. A w tym samochodzie z tymi zaciskami jest taka sprawa, że te hamulce ogólnie są dosyć słabe, te dwutłoczkowe. I nie wiadomo, czy przyszłościowo tu by nie weszły jakieś większe hamulce. Ale to na razie tylko tak sobie gdybam, raczej nie będę ich swapował, raczej zostaną takie, jakie są. Zobaczcie, tutaj co chcę pokazać, ta przylgnia, hihi, latarka ucieka. Ta przylgnia styku klocka hamulcowego z zaciskiem to po prostu jest jak nowe. Tutaj jest brud, ale pod tym brudem jest nowe. To jest nowe. Kurde, 15-letni samochód, żeby tak wyglądał. Masakra. Nieźle to wygląda. Dobra, lecę dalej z koksem. Być może na timelapsie nie widzieliście tego dokładnie, więc tutaj powtórzę jeszcze raz. Tak mega prosta jest konstrukcja tego zawieszenia. Patrzcie, jaka fajna zwrotnica. Jedna, jak w Hondzie. Wahacz górny, zwrotnica. Drążek kierowniczy, wahacz przedni, wahacz tylny. Często się to nazywa wahacz górny, wahacz dolny, ale to akurat jest wahacz przedni i tylny. Myślę, że takie nazewnictwo jest tutaj w porządku. W wersji z napędem 4x4 jest zupełnie inaczej to rozwiązane, bo tutaj przechodzi półoś, tam tabelka też jest inna, bo musi wyjść półoś, także tam jest wszystko zupełnie inne. W wersji z napędem na tył wygląda to w ten sposób. Fajne, proste. Jeszcze jedna rzecz, patrzcie, 15-letni samochód. Wszystkie szósteczki, śrubki, wszystkie te takie maciupcie, wszystko się odkręca. Czujnik ABS-u. Nie ma problemu. Wychodzi bez wahania. Zobaczcie, musi być tak śmiesznie. Takie długie szpiluchy. Ale niestety tylko taka konfiguracja pozwala mi zastosować dystans 15 mm. Niestety 30 tutaj wyglądała okropnie. Ponieważ koło wystawało trochę poza błotnik. Co było paskudne. A ja chcę uzyskać taki efekt, żeby koło było jak najbardziej na równi z błotnikiem, czyli żeby było ładnie spasowane. Znaczy spasowane. Tu japa jest rozdziawiona strasznie, no ale taki styl tego samochodu. Chemii. Ok, przód mam poskładany. Trochę było tutaj zabawy, bo tutaj nie chciało puścić. Musiałem walczyć troszeczkę. Nowe tarcze, klocki, już mam założone dystanse, tutaj dłuższe szpilki, przednie wahacze, łączniki stabilizatora, sfożnie zwrotnicy, o nie widać, sfożnie zwrotnicy, teraz czymś zaświecę, sfożnie zwrotnicy, zamocowane osłony termiczne, z obu stron. Zajęło mi to jakieś 5 godzin tutaj w tym sprzęcie. Teraz trzeba będzie ustawić geometrię. Oczywiście byłoby szybciej, gdyby nie fakt, że trochę nagrywam. Robiłem trochę timelapsów. No i sam fakt, że robię takie zawieszenie pierwszy raz w życiu. Także troszeczkę temu też może dłużej było. Tutaj też naiwnie próbowałem na początku wybić ten sworzeń na samochodzie, co jest w ogóle nierealne, bo trzeba było to grzać palnikiem i ostro młotkować, żeby go wybić.
Także zwrotnicę trzeba wyjmować w tym celu. No i zabieram się teraz za rozbiórkę hamulców tylnych. Tam z przodu już zakładam koło. Zabieram się za tył. Tutaj pójdą grube dystanse. Naprawdę to koło będzie, mam nadzieję, że będzie na równo z błotnikiem. No i zobaczymy, co dzieje się tutaj pod spodem, bo hamulca ręcznego w tej chwili nie ma wcale. Mam tarczę, klocki oraz szczęki hamulca postojowego. Mam nadzieję, że będą pasowały. Jest to z Mercedesa W211 chyba, czy W210. W Mercedesach jest taki motyw, że jest jeden rodzaj szczęk i on pasuje do wszystkich Mercedesów. Tutaj bardzo takie wesołe misie są. To jest adekwatne właśnie do tego wieku samochodu i on w sumie cały powinien tak wyglądać teoretycznie. Temu nie działał ręczny za bardzo. Znaczy działał jeszcze parę dni temu, ale już teraz nie działał. Nie ma w ogóle tu okładziny. Nieźle to wygląda. Ładnie. Dobra. Zabieram się za to. Patrzcie. Nie miało co tu hamować. I cyk, mam nowe szczęki. Aczkolwiek jestem na siebie trochę zły, bo założyłem stare sprężynki. Pomijając fakt, że są w dobrym stanie, zawsze pakuję nowe. Nie wiem, czemu tutaj nie zamówiłem nowych. Uznałem, że ogólnie pewnie skoro samochód jest w niezłym stanie, to i sprężynki będą dobre. Taki błąd logiczny popełniłem. Nieważne, no będę jeździł, póki nie popękają. Myślę, że nic tutaj się z nimi nie stanie, ale tak wyglądała stara szczęka. Tak dla porównania. Masakra. Korozja. Totalna. Tymczasem klocki. No tak samo tutaj ruda. Ruda już zeżarła ten hamulec. Tarcza była czarna, śliska, ona już, ten hamulec już nie brał, już nie ma hamowania na czymś takim. I cyk! Patrzcie jak ciasno. Ciężko się kręci. No cóż, ostatnie koło. Zbliżamy się ku końcowi, a już wieczór się zbliża. Także trzeba zwiewać. Wyczyszczone. Będę zmieniał jeszcze opony, to wtedy może pomyję sobie te felgi, bo teraz absolutnie nie mam na to czasu. No i cóż, patrzcie, stan blacharski tego samochodu. 2006 rok, 15-latek. Tutaj patrzcie, belka, trochę są takie kwiatki na belce gdzieś tam, no ale szczerze mówiąc bywa gorzej. Ale karoseria, igła, piękny stan. O, tutaj troszeczkę jest rudej, ale tylko trochę. Generalnie ta belka, warto byłoby ją teraz, mam nadzieję, że tak zrobię, że ją wyciągnę, wypiaskuję, pomaluję i wtedy jeszcze dodatkowo zabezpieczę tutaj podwozie nad nią. No to już będzie Daytona, naprawdę, na lata, na lata. Okej, moi mili, trzeba sobie popatrzeć teraz, jak ta maszyna wygląda od spodu. Błyszczy się nowością. Wahacze, sworznie, końcówki. Łączniki tarcza, ładna. Ładna. Teraz to będzie wyglądało, co nie? Miejmy nadzieję też, że będzie jeździło. Wszystkie gwinty tutaj pozabezpieczałem, także nie będzie korodowało. Patrzcie, miałem pompę wody zmieniać, już ją kupiłem, czekała i nic nie cieknie. I nic nie cieknie, tam wąż jeden dokręciłem i okazało się chyba, że to był ten wąż. Co tutaj dalej, łączniki. Patrzcie jak fajnie farba VHT, jakiego koloru nabiera. Zrobiły się teraz takie złote. No i w sumie fajnie, estetycznie przynajmniej
to wygląda. I tutaj mówiliście, Krisie, przerabiaj ten wydech. Krisie, rób przelot, usuwaj wydechy. Jest to wersja Daytona, Dodge Charger Daytona. Jest, ma inny wydech niż seryjny właśnie. Inny wydech to jest jedna z opcji, którą Charger Daytona miał. Także tutaj wydech jest już fabrycznie trochę luźniejszy. I też nie chciałbym tutaj pod tym kątem w tę oryginalność ingerować. Końcówki wydechu, tylko tutaj muszę coś zrobić, bo te są takie bardzo smutne. Muszę też to trochę poprawić, ponieważ w wyniku prawdopodobnie tego uderzenia, które tutaj było, ten wydech, patrzcie, tutaj troszeczkę on się zgiął i one nie są równo, te rury. Ale póki on się trzyma, póki jest zdrowy, no to zostanie wydech oryginalny jak najdłużej w tym samochodzie. Naprawdę nie zależy mi tutaj, żeby robić jakiś hałas czy coś tam. I tutaj zobaczcie, jak wygląda tył. Ta beleczka, patrzcie, to zdrowe, kurde, wszystko takie. Naprawdę cieszy Michę. Cieszy Michę to, jak to wygląda wszystko. Ładnie. Zaraz jeszcze ostatni etap i już dzisiaj kończę. Tylko jeszcze wyssam maszynką płyn. Wleję nowy. Nie jest to pełna wymiana płynu. Kurczę, nie mam nikogo do pomocy dzisiaj, żeby mi pomógł, żeby zrobić pełną wymianę. A tutaj idzie DOT 3 i wleję też DOT 3, a w maszynce mam DOT 4, także płynu z maszynki nie będę wpuszczał, tylko wleję z banieczki. No i patrzcie, przyjrzymy się tutaj jeszcze. Zobaczcie, jak wyglądały te hamulce. Co to jest? Tu wżer jakiś? Dziura w tarczy normalnie. Patrzcie, co ze szczękami odręcznego się działo. Zobaczcie. To jest śmietnik. Klocki. Klocków to jeszcze było. Mechanik, oszust. Naciągnął klienta. Patrzcie, dobre klocki powymieniał, nie? Nie jeden by tak powiedział. Nie jeden dziad by jeszcze założył takie klocki hamulcowe do siebie. O. Jeszcze chyba mało widzieliście. Mało widzieliście. M, jakieś amerykańskie, my, amerykańskie. No i cóż, łączniki były wywalone strasznie, te stabilizatora. Tutaj jeden wahacz, w sumie ten wahacz jest dobry, wiecie, on nie ma żadnego luzu. Tuleja też jest spoko. No ale już chciałem zmienić parę, wiadomo, żeby było to wszystko w jak najlepszej kondycji, żeby nie wracać do tematu potem. Patrzcie, dobre klocki, ale jeszcze ktoś by pojeździł na nich. Tu kolejny klocek. No to wszystko niestety rdza, syf, sworzeń. Patrzcie, jaka ciekawa konstrukcja tego sworznia jest. Ten miał właśnie pękniętą gumkę tutaj, ale on nie miał jakiegoś luzu dużego. Nie miał jakiegoś wielkiego luzu. Tak naprawdę wywalone najmocniej to były łączniki po prostu stabilizatora oraz ten wahacz prawy. No miał tutaj duży luz, teraz jedną ręką tego nie zademonstruję. No i na razie jest zrobiony taki podstawowy serwis. Oleju na razie nie zmieniam w silniku z tego względu, że ktoś tu zakładał nową misę. Znaczy ktoś, chłopaki z Łomży zakładali nową misę, więc wlali nowy olej. Nie wiem jaki, nie wnikam w to. Wiadomo, że pewnie jakiś najtańszy, no bo auto szło na sprzedaż, więc nikt tutaj inwestycji w jakieś wymyślne oleje nie robił. Ale zrobię na nim parę tysięcy kilometrów i wtedy zmienię. Nie ma tutaj czego przeżywać. No i zostaje jeszcze skrzynia biegów. To jest trochę śmieszne. Patrzcie, posłuchajcie tego. O, teraz był ten dźwięk. Jak się tak uderzy w misę w skrzyni, to jest takie ból, 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 ból. Jakby w brzuchu burczało, hehe. No właśnie, o co chodzi. No jeszcze zmienię olej pewnie w automacie. Chociaż z automatu jestem bardzo zadowolony, bo chodzi po prostu perfekcyjnie. Biegi zmienia tak jak trzeba, rusza z miejsca tak jak trzeba, nie ma żadnego przeciągania, szarpania. Jest po prostu igła pod tym względem. Tak jak czytam jakieś amerykańskie fora, no to ludzie narzekają na kulturę pracy tych skrzyń. Generalnie przy jeździe sportowej ona jest mułowata po prostu. No taka jej natura, trzeba to zaakceptować.
Tam w nowszych modelach tam proponują jakieś chipy nawet do tych skrzyń biegów, ale dla mnie to jest do niczego niepotrzebne. Jak na moje potrzeby, jak najbardziej ona się spisuje. I cóż, wlewam, spuszczam najpierw stary ze zbiorniczka płyn hamulcowy, wlewam świeży i trzeba będzie się przejechać. Zobaczcie. Drobny zabieg kosmetyczny, a ten samochód zupełnie inaczej wygląda. Z przodu 15 mm, z tyłu 30 mm. Zupełnie inaczej się prezentuje w tej chwili maszyna. Koło tak jak trzeba. Już ciemno się robi. Tak zwana szarówka. Pięknie. Jestem zadowolony ze swojego dzieła. Teraz tylko dotrzeć hamulce i można jeździć. Pięknie to wygląda. Cieszy oko. Andrzej oczywiście już mnie nagabuje, żeby robić mu glebę, ale wersja Daytona ma zmienione amortyzatory, ma w ogóle inne zawieszenie i też nie chcę w to ingerować. Chcę, żeby to zostało po prostu w oryginale. Jaka ulga! W końcu zawieszenie nie stuka. O, poezja. Tylko geometria jest nieustawiona i tak niepewnie się prowadzi ten samochód. Ale to już po niedzieli zrobię. No i w następnym odcineczku na temat Dodge'a będzie podsumowanie całkowite kosztów. Co ile mnie kosztowało, za ile go kupiłem. Jakie były potrzebne dokumenty do rejestracji, jak przebiegała rejestracja, na razie jeszcze czasowa, bo taka normalna jeszcze nie przeszła, to przez koronawirusa tego, ale postaram się Wam rzeczowo streścić, co i jak tutaj wyszło. No, na chwilę obecną to tyle. Hamulce jeszcze się układają, jeszcze nie ma w ogóle tych hamulców. Zawsze te pierwsze hamowania to są straszne. Temu my staramy się rozjeździć hamulce, zanim oddamy klientowi, bo klient jak wsiądzie, zahamuje, to może rozbić się gdzieś, bo nie przewidzi tego, że samochód nie będzie hamował. Te tarcze mają taką powłokę, więc ta powłoka na pewno musi się zjechać. No i zobaczymy, jak będzie hamował później. No, cudów tu nie oczekuję, bo jak wiadomo, seryjne hamulce w tym samochodzie to straszny kibel. Dzięki za oglądanie i narka!